Dzisiaj mieliśmy właśnie konferencję prasową, tu płynnie przejdziemy do kolejnego redaktor Justyna tematu. Dobrosz-Oracz z Gazety Wyborczej, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie dzisiaj pozdrawiam. Mieliśmy dwie jako konfederacja konferencje prasowe. Najpierw był Grzegorz Braun z jednym z naszych kolegów, a później... Z Konradem Berkowiczem, a później ja ze Sławkiem. My mieliśmy na temat budynków, nowych podatków, to jeszcze do tego wrócimy. Alarmujemy, z czym wiąże się realizacja pakietu Fit for 55, zaakceptowanego przez Mateusza Morawieckiego podczas Rady Europejskiej w 2020 roku. Rząd PiS z niezwykłą konsekwencją i determinacją realizuje plan zwiększenia kosztów życia w Polsce oraz zubożenia Polaków. No i oczywiście redaktor Dobrosz-Oracz zaatakowała, ale w jakiej sprawie? 500+ oraz aborcja. To było bardzo związane z tematem nowej dyrektywy, która wprowadza nowy podatek, ale tylko z tym się widocznie pani redaktor to kojarzyło. To są jedyne tematy, które jest w stanie pojąć i o których jest w stanie cokolwiek powiedzieć. Tak mi się wydaje. Ja bym nie szedł tak daleko. Myślę, że porozmawiamy sobie z panią redaktor jeszcze o innych sprawach. Nie spodziewam się, prawdę mówiąc. Jestem większym może tu optymistą, bo znam panią redaktor Dobrosz-Oracz od kilkunastu chyba już lat. Zresztą mało znany fakt, jej ojciec był nawet chyba wicemarszałkiem Sejmu i posłem z ramienia Ligi Polskich Rodzin, partii eurosceptycznej, jak najbardziej patriotycznej, konserwatywnej. Także cóż, jeszcze raz pozdrawiamy.